Cześć, witajcie serdecznie w odcinku, którym się jest z podcastu. Nie sprawdziłem, nie przygotowałem się do tego. 374. Wow. Dobrze, to witajcie w odcinku 374. Jestem pod wrażeniem, że obaj wiedzieliście i ja nie wiedziałem. W sensie jakby to jest coś nowego. Pokazuje, kto montuje i kto robi opisy. A kto tylko się pokazuje i mówi słowa. Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, ja mam tematy. W ogóle ja chciałem opowiedzieć o rzeczach i o takich sensownych. I dzisiaj będzie o mailu. Czy jesteście gotowi na tę przepiękną podróż? Nie. Zobaczycie, zrobię to tak. Wszyscy czekali na to. Zobaczycie, że zrobię to... O integracji maila z Sonosem. Tak. Słuchajcie, teraz jak dostaję maila z newslettera, to... Nieważne. Dobra, uwaga. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć tak, że ja w którymś tam odcinku wcześniej, jak po ucieczce z Heja powiedziałem, że tam wchodzę na tego festmaila, bla, 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 to jest nieistotne i tylko powiedziałem, że no i teraz jak przychodzą maile, to muszę zrobić, zdecydować, zablokować i tak dalej. To chciałem tylko powiedzieć, że ten proces trwał 2 tygodnie jakoś, mniej więcej. Faktycznie wiecie, żeby ta skrzynka faktycznie wyglądała tak, że nie przychodzą do mnie prawie maile oprócz jakichś głupot. Oprócz w sensie ważnych rzeczy, przepraszam bardzo, głupoty nie przychodzą do mnie żadne nigdy, oczywiście, same poważne rzeczy, poważny biznes. Ostatnio zauważyłem coś, o czym Andrzej napisał na naszym czacie prywatnym, ja tutaj właśnie wyciągam rozmowy, sekretne rozmowy trójki osób wyciągam na wiesz, na światło publiczne. Andrzej miał coś takiego, że w pewnym momencie przestał mu się chcieć wchodzić na Twittera. I zastanawiacie się, jak się Twitter łączy z mailem, zaraz do tego wszystkiego dojdę. I doszedłem do takiego podobnego wniosku, w sensie, że trochę nie chce mi się wchodzić na Twittera, bo trochę tam jakby chyba spieprzyłem troszeczkę sobie obserwowalnych ewidentnie, bo jak wchodzę, to za każdym razem jestem wkurwiony od polityki, nie? I to znaczy, że to jest zły znak. Ja muszę po prostu... Zaniedbałeś sobie. Tak. Ja wiem, że muszę wejść i rozdać sporo unfollow. Nie przeszkadza mi to absolutnie i jakby mam nadzieję, że też nikomu nie będzie smutno, bo po prostu ja muszę przestać obserwować tych ludzi, którzy piszą o oczywiście bardzo ważnych dla Polski sprawach, czy rzeczach, które są dla mnie interesujące, czy być może nawet mnie dotyczą, ale piszą o nich... Oczywiście ja to doceniam, bo rzetelnie każdego dnia przekazują informacje, tylko że ja wchodzę, czytam i się wkurwiam za każdym razem, więc muszę tutaj dokonać zmiany. Natomiast doszedłem do takiego też wniosku, że jest parę osób, które ja chcę czytać zawsze, w sensie na przykład jeśli wy właśnie zatwitujecie, czy to Andrzej, czy to Wojtek, to ja chcę każdego waszego tweeta chłonąć po prostu jak mleko matki prosto z cycka od krowy wciągać po prostu każde jeden słowo, każdy jeden znak. To ja się czuję teraz tak, że trochę nie dostarczam ci tej rozrywki, którą Andrzej, tak robisz... bardzo byś oczekiwał z mojej strony. Ja w ogóle to brzmi coraz gorzej za każdym razem, jak ja to mówię, nieważne. I teraz... Ja wiedziałem o tej usłudze, ale dopiero teraz się nią faktycznie w jakiś sposób sensowny zainteresowałem i chciałbym wam o niej opowiedzieć, bo trochę żartowałem z tymi newsletterami i tak dalej, i tak dalej. Mianowicie jest taka usługa, która nazywa się Mailbrew. I Mailbrew to jest rzecz, która tworzy ci twoje własne, personalne newslettery z treściami, jakie chcesz, generowanymi automatycznie, dostarczanymi wtedy, kiedy chcesz. Ja korzystam nawet. Tak? O. Tak. O. Oczywiście. O. Ja sobie to spiałem. Co prawda mam dość taki prosty Mailbrew i chyba muszę przestawić. A za darmo czy płacisz? Bo to jest nie, no ja bym płacił za takie rzeczy, oszalałeś. Okej. Nie. Normalnie dostaję, wiesz, taki skrót technologicznych newsów, tylko że to akurat taktyczny błąd. Dostaję go we wtorki. Więc trochę bez sensu. Tak, no głupia sprawa, faktycznie. Trochę tak wyszło. No, za tydzień będą, newsy za tydzień. Tak. Tak, więc Wojtka dzisiaj się dowiedział, Wojtek, że Bill Gates się rozwodzi, nie? To jest Wojtka dopiero bardzo... się w dzisiejszych oldusach. Tak. No, ale to będziesz mógł potwierdzić rzeczy, o których będę mówił. W każdym razie, że Mailbrew, szczególnie w wersji płatnej, bo w wersji darmowej ma troszeczkę ograniczeń, nie aż tak dużo, ale troszeczkę ograniczeń ma chyba, może być tylko jeden brew i mogą być chyba tylko 5 albo 4 źródła, z tego co pamiętam. Okay. Ale myślę, że dla większości osób, żeby zrobić sobie takiego prostego, codziennego brew, to może faktycznie wystarczyć. I ja stwierdziłem, okej, dobra. Co, Andrzej?
Nie, rozśmieszyło mnie codzienny brew, tak. Taki codzienna słowotwórstwo. Tak, codzienna kawusia. I teraz ja faktycznie stwierdziłem, okej, okay, dobra, zróbmy sobie takiego brew i zobaczmy, czy będzie to dla mnie rzecz, która mnie będzie w jakikolwiek sposób satysfakcjonowała i jakby nie będę musiał wchodzić na Twittera i będzie leczyła moje FOMO jednocześnie. Mhm. Ale mówisz o czterech źródłach, to Twitter nie, jest ja mam, jednym? Wiesz co, nie wiem do końca, jak to się liczy, ponieważ ja mam w dalszym ciągu wersję tą taką full, bo mam jeszcze dwutygodniowy trial. Więc może się okazać, że lada moment będę albo musiał płacić, albo będę musiał z czegoś zrezygnować. Na pewno będę musiał z czegoś zrezygnować, bo mój jakby newsletter, który dostaję, zawiera wszystko praktycznie. Chociaż i tak nie wszystko, co mógłby zawierać. Ja właściwie sobie otworzę i powiem wam, co on zawiera, bo to może być interesujące w jakikolwiek sposób. Cenzuruj na żywo, prosimy. Oczywiście, oczywiście. Brew, edit brew. I teraz tak, mam daily brew, który przychodzi do mnie o 9 rano i w nim widzę oczywiście dzisiejszą datę, jakiś głupi cytat z Reddita. Czyli już wiesz, jaka jest. Tak, data to jest bardzo ważne, tak. To fajne, tak. Fajne narzędzie. Widzę zrzutkę z mojego pracowego kalendarza, bo dostaję brew o 9 rano, więc jakby dostaję informacje o wszystkich moich spotkaniach na cały dzień. A potem mam informacje o moich newsletterach, to znaczy możesz do mail brew jakby wpisać jakiś newsletter i on wpada tam i jak wpadnie tam, to dostajesz od nim informację w tym swoim newsletterze, że czeka na ciebie jakaś wiadomość do przeczytania, nie? Czy i oni ci go tam pokazują. Top linki z Twittera, to znaczy 5 najpopularniejszych linków, które zostały wyszerowane przez osoby, które obserwuję. Na zasadzie jakiś taki faktycznie... A czy wiesz, jaka jest metodologia doboru najpopularniejszego? Tak, jeśli chodzi o to, ile osób wyszerowało dany konkretny link z moich followersów. Okej, okay, czyli po prostu dużych followersów wtedy śledzisz, tak? Nie, no widzisz, bo u mnie troszeczkę wyszło biased, bo ja obserwuję, właśnie widzisz, bo mogę ci powiedzieć, mój pierwszy link na przykład to jest Microsoft has turned the Surface Duo into handheld Xbox, no nie? No i obserwuję wszystkich redaktorów Verge, to jest artykuł z Verge, który każdy z nich wyszerował, nie? No tak. President Biden, YouTube Town Hall on COVID-19 vaccination. No jakby tutaj obserwuję prezydenta Bidena i The White House, więc to mi poleciło jako... Więc jest to troszeczkę bias w tym kontekście, że przez to, kogo ja obserwuję, no to podrzuca mi dość takie czy to amerykańsko-centryczne, czy w ogóle verge-centryczne rzeczy. Ale to jest oczywiście do zmodyfikowania. Możesz zrobić tak, żeby pokazywał ci mniej tych artykułów albo zmienić troszeczkę kryteria. Jest konfiguracja do tego. Lubię się dołować, więc mam informacje na temat codziennych z COVID-a, to znaczy ile jest confirmed nowych i tak dalej. Klasyka gatunku. Haker... Ale na całym świecie? Jak tak, to... tak, tak, tak. A, Hacker News, Beta List i Product Hunt, potem to są trzy kolejne serwisy, z których dostaję zrzutkę z najpopularniejszych z danego dnia jakby tematów czy produktów, które się tam pojawiły. I to jest koniec. I to jest mój codzienny newsletter, który dostaję. Dostaję go już od 4 dni jako taki test. No ja wiem, jako taki test. I Już od czterech dni, słuchajcie. I to jest najlepsza usługa w historii internetu. Zapłaciłem im wszystkie swoje pieniądze. Tak, ja zapłaciłem od razu na 17 lat z góry, bo mówię, jeśli moje dziecko dostanie na przykład na 12, nie wiem, które, u 12 urodzin dostanie ode mnie taki, wiesz, hand me down brew. Pakiet. Tak, brew będę wysyłał mu codzienny. Też mu dam z datą. Ja teraz czekam, aż oni zrobią jakiś wewnętrzny żart w filmie, to Orzech tak. Będzie musiał te 17 lat teraz refund prosić. Przepraszam bardzo, czy mógłbym poprosić moje pieniążki jednak z powrotem? Głupia sprawa. No. Nie, a tak na serio, Andrzej, ja myślę, że to jest odpowiedź troszeczkę na twoje problemy z tym, żeby że ci się nie chce czytać niektórych rzeczy na przykład na Twitterze, ale żeby jednak niektóre rzeczy na Twitterze czytać, nie? Ja na przykład nie chcę spędzać na Hacker Newsie za dużo czasu, ponieważ z mojego doświadczenia wiem, że kiedy był taki etap, że wchodziłem na Hacker Newsa to codziennie, to po pierwsze dodawałem 30 artykułów do Pocketa, a po drugie miałem otworzonych 80 zakładek i wkurzałem się na ludzi w internetach komentujących głupoty na tematy, na których nie mają pojęcia. Ja także. Więc taki, wiesz, limitowana edycja na zasadzie tutaj jest parę takich ciekawostek, to jest bardzo przyjemna rzecz.
Myślę, że on ze mną zostanie. Kusi mnie, żeby spędzić nad tym więcej czasu i faktycznie sobie Reddity jeszcze podobierać, żeby dostawać z Ask Reddit jakieś tak dalej. Tylko to wtedy muszę zapłacić te 4 dychy miesięcznie za tą usługę. 4 dychy? To, tak, 40 zł miesięcznie. Sporo. To jest 8,5 dolara chyba z tego, co pamiętam. Chyba, nie, 10 dolarów, ale jak zapłacisz na rok z góry, to jest 8,5 dolara, no ale jakby znając moje jakby... W sensie, jeśli oni mają merch, to ja go kupię i oni ich skancelują potem, chwilę później, więc... Wiadomo. Więc ja bym się nie przykładał do płacenia za rok z góry, nie? Ale usługa jest fajna, w sensie usługa jest całkiem spoko. I w ogóle to zrobiło dwóch kolesi z Włoch po prostu, którzy robili dużo różnych innych serwisów, aplikacji. Co? No ja opowiadam. Nie, no, podoba mi się to, że to najważniejszą wartością było to, że oni z Włoch są. Włoch, la Italiana! A jakbyś region nam powiedział, to też nam by przybliżyło. Oczywiście, wiesz co, ja już ci powiem, bo ja mam to zapisane. Mam to zapisane, mapa Włoch. Poczekaj, już ci powiem. Chciałbyś krainę geograficzną, czy raczej? Nie, o region. Region. No bo oni są z tego, co pamiętam, z okolicy Milanu, czyli północne Włochy. Czyli Lombardia. Lombardia, dokładnie, tak, Lombardia. Milan. Mediolan po polsku. Mhm. Tak. Milan. Metropolis in Italy's Northern Lombardy regiona. Ale teraz jestem skancelowany za to, że zrobiłem akcent włoski, prawda? To było bardzo samo. Że to była ksenofobia? No, do pewnego stopnia można było pewnie tak uznać. Nigdy nie chciałem urazić fellow Włochów. Bardzo dobrze robią pasty i pizzę. To też było to straszne. Przepraszam. Ale jak widać, robią też bardzo dobry software. Tak, robią bardzo... Ale wracając do software'u, oni zrobili aplikację Boxy do... jak kiedyś był... Gmail miał tego... Co się nazywało Wojtek, takie mądre? Inbox, tak? Nie, poczekaj. Nie. To tego, się nazywało... Ten niebieski taki. Mailbox? Nie. Mi się wydaje, że Inbox. To od Google'a, co było, takie Inbox. A, Google'owe? No, tak. No, Google'owe. No to oni... Google'owe, to oni był tak zmieniali. Tak, wcześniej tam był, pamiętasz, mail coś tam. Tak. I to była pierwsza w ogóle nakładka na Gmaila, która... uczyła cię robienia Inbox Zero. Tak, ale to chodzi o to, że ci ziomeczki właśnie od tego Mailbrew, to oni zrobili wcześniej właśnie parę innych rzeczy. Właśnie obserwuję sobie, oni są Fabrice, Lofi Cafe, Mailbrew, okej. Okay, są kibicami Milanu czy Interu? No to jest dobre pytanie. Milan, no nie wiem, słuchaj, no nie mam pojęcia, jakby to już... Wojtek nas zabije. Ja już straciłem, że Orzech już dawno stracił wątek, już zupełnie nie wie, o czym mówi. No więc jak byłem we Włoszech, to było bardzo interesujące, tak, było oczywiście, to, że rzymska pizza była podawana jako długa pizza, a neapolska pizza była pizzą okrągłą. I co interesujące, oni do tej pizzy... Wojt wyszedł. Wojt wyszedł właśnie w tym momencie. Oni do tej pizzy włoskiej w Napolu dodawali nie tylko mozzarellę, chociaż w większości wypadków owszem, natomiast dodawali również ser ricotta. I co ciekawe, kiedy była pizza zapiekana w gorącym oleju, bo była taka pizza, ona również w środku zawierała ricotta. O czym to mówiłem? Jak w oleju była zapiekana. Jadłem pizzę, która była zawinięta prawie jak calzone, tylko tak naprawdę to była pizza, na której po prostu na górze było dodatkowe ciasto, jakby żeby to przykryć. Nie, że na pół zgięta, tylko taka cała pizza. I ona była wrzucana do głębokiego tłuszczu i po prostu smażona. Okej. Okay. Chciałem tylko dla naszych słuchaczy zauważyć, że cały czas nie ma z nami Wojta. Tak, Wojta autentycznie wyszedł. Wraca, więc ja teraz... Także kontynuując wątek tego software'u. Więc oni do tej pizzy, nawet smażonej, wrzucają ricottę, tak? Aj, zepsułeś. Myślałem, że będziemy udawali, że jednak cały czas mówimy o technologii. Ricottę. Dobrze, to już tyle. To był tyle. No Jezu, chciałem wam tutaj podrzucić bardzo fajną usługę.
I tutay są pieniądze do wydania. Stick to it. To fajnie działa, wiesz? Jak mówisz o czymś, to dobrze o tym mówić. Ja jestem zaskoczony w ogóle tym, że Mailbrew się tak rozwinęło, bo szczerze mówiąc, ja zacząłem z niego korzystać bardzo dawno. W sensie tak mam wrażenie, że na początku w ogóle istnienia tej usługi. I jak opowiadasz o tym, że tam można dodać kalendarz, jakieś tam, wiesz, inne źródła, to ja jestem w szoku. W sensie, bo ja raz ustawiłem sobie to, że to dobra, raz w tygodniu dostaję tego maila i absolutnie nie wiedziałem, że tam jest aż tyle opcji, nie? W sensie, że możesz dodać bardzo różne źródła, bo ja chyba wybrałem po prostu, dobra, weź sobie, wysyłaj mi najciekawsze rzeczy ze świata technologii, koniec, nie? Jakby, i to była cała moja konfiguracja, nic więcej nie robiłem. I ona też była biased bardzo, bo tam na przykład dostawałem linki, w sensie tweety, tylko z TechCrunch z jakiegoś powodu. Nie? Jakby w każdym mailu te 3 czy 4 tweety, więc ja już z tego nie zmieniałem, bo nawet nie wiedziałem, że się da, ale no jestem pod wrażeniem, że jakby można aż tak bardzo sobie skonfigurować ten newsletter. Pytanie, czy tylko w wersji płatnej, czy też w darmowej? Nie, to co ja wiem, to jest to, że w wersji darmowej masz po prostu dużo mniej źródeł. Andrzej zajmie ciśnie bekę z jakiegoś powodu. Czy się podoba, jak opowiadasz o tym. Ale bo to ja tylko, bo ty mi faktycznie to podesłałeś i pierwsze co zrobiłem, to faktycznie w to wszedłem i zrazu się takiego pokazało... linka z tą płatności, 3 karty czarne ze wszystkimi wartościami, tutaj, skoro tak dobrze się to pokazało działa. To, czego ja nie lubię albo lubię właśnie w takich rozwiązaniach, to jak on mnie poprosił o to, żebym ja teraz bardzo sobie to intensywnie spersonalizował, wybrał wszystko, co... Jakby był taki przycisk, który, albo przynajmniej go nie widziałem, ale taki, który miał Wojtek, czyli interesuje mnie sport, gry i technologia i poproszę o, żebyś mi wyselekcjonował fajne rzeczy, to pewnie bym już dzisiaj brułował z twoim dzieckiem. Ale znaczy on by próbował swoje, ja swoje, żeby nie było. No ale tak nie było, więc to było bardzo, dużo, dużo bardziej skomplikowane. To mi trochę przypominało, jakbym miał sobie konfigurować czytnik RSS i stwierdziłem, że chyba nie, ale w sumie może dam szansę i może to będzie takie zadanie domowe też. Zobaczę, czy technologia aż tak bardzo boli i straszy, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać. Ja bym proponował ci, żebyś spróbował, dlatego że być może będziesz mógł upiec gołąbka na dachu i mieć kamień w ręku jednocześnie. Bo tak było, prawda? Tak jest, coś takiego się nie... Mieć się twój to, śmieszy, to jest dobre, to... jeżeli Twitter jest przede wszystkim dla ciebie źródłem informacji. Nie? W sensie, jeżeli traktujesz go głównie jako miejsce dostarczania ci newsów, no to tak, to się może sprawdzić, ale jeżeli chcesz z ludźmi rozmawiać, no to no nie tak, porozmawiasz. A ty masz tylko, że dostajesz tweetowe rzeczy? Bo ja myślałem, że to się głównie rozchodzi o takiej, powiedzmy, subskrypcję newsletterową, żeby informacje takie... RSS-y możesz tam w sobie podłączyć, tak, żeby dostawać z tego Mailbrew. Najpopularniejsze wątki. Nie, no bo mówicie o Twitterze, tak? To dlatego się tylko zastanawiam pod tym kątem, że ten Twitter to mnie tak niespecjalnie nawet interesuje. Ja bym wolał nawet nie Twittera, bo no to Twitter ma bardzo ograniczoną liczbę znaków, to możecie mi od razu artykuł podesłać. To no to jest tam bardzo dużo opcji, które możesz sobie włączyć. No właśnie, jeśli nie. No ale chodzi o to, że ja myślę, że jak poświęcisz na to czas i faktycznie dodasz sobie rzeczy, które cię będą interesowały, to być może zaoszczędzisz dużo czasu, bo rano, jedyne co zrobisz, to sobie rano czy na koniec dnia, zależy kiedy sobie ustawisz, rzucisz sobie okiem po prostu na to, co do ciebie przyszło i koniec, nie musisz szukać dalej, bo najważniejsze informacje do ciebie dotarły. I wtedy, w tym kontekście na przykład, wracając tylko do płatności, że jeśli udałoby się zrobić coś takiego, to ja uważam, że to jest warte 30 zł miesięcznie, nie? Faktycznie, że każdego dnia dostaję maila i ja już nie muszę szukać informacji więcej generalnie. Chyba, że mnie coś ewidentnie zainteresuje. Ale to trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby sobie tego newslettera zrobić po swojemu. Ale warto, w sensie myślę, że warto spróbować, tak? Bo trochę odczarowane są jakby newslettery od jakiegoś dłuższego czasu i stworzenie sobie własnego, do którego treść dobieramy sobie de facto sami, taką filtrację kontentu, był taki odcinek,
kurację kontentu wręcz nawet, to mimo wszystko to może się przydać, to może być fajne, to może być dobre, to może być interesujące, to może być ciekawe, to może być przekonujące. Mam więcej mówić tych... Myślę, że wystarczy, już wszyscy wiedzą dokładnie, jakie to może być. Nie, ale spoko. Ja muszę chyba wejść z powrotem, jakoś się tam zalogować i może rzeczywiście podkręcić sobie tego Mailbrew, bo warto. Jest jeszcze jeden newsletter, który uważam, że też jest ciekawy. Morning Brew się nazywa. On jest dość duży i w sensie jakby bardzo dużo subskrybentów ma i tam nawet mają swoje własne koszulki czy kubki, jakiś tam merch. W ogóle wiesz, dziwne jest to, że ludzie, którzy robią newslettera, aż tak bardzo grubo idą i ten branding jest tak silny. Ale rzeczywiście ten newsletter jest bardzo dobry. Dobrze napisany, ciekawy i też dostarcza bardzo fajny content i też mają tam odłam technologiczny, więc jeżeli coś chce poszukać czy dostawać właśnie tego typu informacje. I to jest newsletter taki, że o wszystkim? Ten główny Morning Brew jest trochę o wszystkim, więc wiesz, i to trochę polityki, trochę no, takie newsy ze świata. Jest oczywiście dość amerykańsko-centryczny, więc trzeba to brać pod uwagę. Natomiast jest fajnie zaprojektowany, dobrze się czyta, więc myślę, że wiesz, jak ktoś lubi w ogóle newslettery jako takie, to jest jeden z tych, które odstaje od innych. To jest codzienny? Tak, on przychodzi o ile się... Tak, chyba przychodzi codziennie. No. Wersja technologiczna chyba przychodzi rzadziej. Tak mi się wydaje. Ale to jest do zweryfikowania. Bo jakby ja dostaję go na stronie, innego maila. Na stronie kurczę oczywiście nie ma takiej informacji, tylko że wszystko w jednym newsletterze. Ale jakby... No... No to jak ktoś szuka, to sobie wiesz. Doda, jak nie, to usunie i będzie załatwione. Ale tak, myślę, że jest to warte rzucenia okiem, bo kilku fajnych rzeczy się dowiedziałem akurat. Newsletter techowy przychodzi w poniedziałek, w środę i piątek. A, no widzisz. No więc rzadziej niż ten główny, nie? Tak. Tego głównego akurat nie biorę, bo już tego newsletterów to bez przesady, ale ten techowy faktycznie sobie wrzucę, zobaczę. Być może to będzie coś interesujące. Morning Brew. Tak? Jak to się nazywało jeszcze raz? Morning Brew. Morning Brew. Morning Brew. Czyli dodane. Poranna brew, tak? Tak jest. I jest też przyjemny dla oka, bo jest ładnie zaprojektowany. Jakby, wiesz. To ja mam takie pytanie. Oprócz tego, czy są jakieś takie newslettery, które dostajecie i regularnie czytacie? Od Altenberga już mówiłem, tak? Nie wspominałeś jeszcze. Od Altenberga możesz powiedzieć jeszcze jak nie... Ja dostaję dwa newslettery, które codziennie czytam. Ale niestety oba są robocze. Jeden jest z wirtualnych mediów, a drugi jest z rynku książki. Okej. Wirtualne media kiedyś subskrybowałem, a potem na szczęście wyszedłem z tej branży i już zupełnie mnie to nie interesuje. Ja dostaję co tydzień, chyba w niedzielę przychodzi Instapaper. Taki ichni najpopularniejsze rzeczy, które się pojawiły. Nie wiedziałem, że taki jest, że ichniejszy. Tak, Pocket ma też swój, Get Pocket ma też swój newsletter, który przychodzi raz w tygodniu i tego też czytam faktycznie. To ja tylko tutaj dodam, że Instapaper i Pocket to są dwie najpopularniejsze opcje do takiego podsumowania tygodnia i robienia swojej własnej gazetki na Kindle, jak ktoś jest zainteresowany. Tak, Instapaper działa lepiej w razie czego, bo on ma od razu wbudowane send to Kindle. Taka ciekawostka. Tak. To są dwa takie newslettery, które dostaję regularnie, które czytam. Zarejestrowałem się w ogóle na forum OmniFocus oraz na forum MacPower User tego podcastu i tam przychodzą do mnie, to jest taki, oni też są na Discord w ogóle, więc przychodzi do mnie taki digest raz w tygodniu od nich też i sobie czytam, co tam ciekawego się pojawiło na forum, bo jakby te społeczności oczywiście są wspaniałe, ale jakby nie mam czasu na to, żeby się nimi zajmować, a tak to przychodzi po prostu informacja raz w tygodniu, co się pojawiło i tak na przykład dowiaduje się, że będzie nowa wersja OmniFocus 4, która wygląda podobno dużo lepiej na iPhone'ach i na iPadach, nie? Więc jakby to są rzeczy, które możesz dowiedzieć. A przepraszam, czy forum jesus.pl to ma taki digest, można to mieć? Oczywiście. On do ciebie przychodzi, jeśli sobie to włączysz w ustawieniach, albo on jest chyba defaultowo włączone, albo wyłączone, już nie pamiętam. Ale tak, są takie digesty, mogą przychodzić z tego, co pamiętam. Ja właśnie wejdę i sprawdzę, ale chyba one są. Już sprawdzę. Ale dobra, w każdym razie to jest e-maile. Personal e-mail.
Omnifocusie się nie martwcie, że jak będzie nowy, to będzie cały miesiąc o tym poświęcony. Więc no, tak, tylko tak, uspokajam słuchaczy. Ekskluzyw odcineczki. Mhm. Właściwie to nie będziemy się łączyć, bo to nie będzie potrzebne. Będzie na żywo dokładnie orzech sam opowiadał. 5 najpopularniejszych tematów, 5 najpopularniejszych postów oraz 5 innych, które się śledzi na przykład, przychodzą do użytkowników. Ale nie widzę teraz jeszcze jak często, ale przychodzą. Bo to jest, jestem w tym momencie gdzieś jakoś tak w ustawieniach i nie widzę, bo musiałbym się wczytać całkowicie, ale przychodzą, tak. Okej. Także tak. To spoko. Albo przynajmniej powinny przychodzić. Jeśli do was nie przychodzą, to dajcie znać, to ewidentnie coś po prostu popsułem. Ale to też jest tak, że one przychodzą tylko wtedy, kiedy nie wchodzisz na forum przez jakiś czas. Jeśli wchodzisz regularnie, to tych maili nie będziesz dostawać, ale jeśli widzę, że ktoś dostał digest 49 minut temu, a ostatni raz na forum był, żeby mógł to wiedzieć, bo to mogę sprawdzić to chyba, 2 dni temu. Więc dostał po jednym dniu digest z informacjami z memami najlepszymi, tak, dokładnie. Także tak. No to by był dobry newsletter, memuchy takie kurde przychodzą co tydzień, świeżutkie. No to można sobie w Mailbru zrobić dank memes z Reddita, żeby przychodziło ci topka na przykład dzienna. A ja bym zrobił, że ja będę wybierał te memuchy. Takie dobre, a nie, że tam... Przewodnikiem. Dokładnie, kuratorem kontentu. Ja bym taki newsletter czytał, szczerze powiedziawszy. Ja też. Więc jeśli Wojtek będziesz bardzo... Nawet bym zostawił prawdziwego maila do niego. Tak, Andrzej Kotarski, @wp.pl. To na tym, na review najlepiej robić chyba. W sensie tak już od strony jakby technicznej wydaje mi się, że akurat review się najlepiej nadaje do robienia newsletterów, szczególnie po zakupach Twittera. No zaraz Twitter będzie lada moment. Ej Wojtek, może ty będziesz wtedy robił płatny newsletter z Twitterowy. Z memuchami. Bardzo dobre. I jeszcze płatne Twitter Spaces, gdzie o tych memuchach rozmawiamy. I będziesz miał o 17 eksperta, który odpowiada za fonty i będziecie rozmawiali o Impact of Impact. Nice. Used to ładne, on memes. No? Bardzo dobre, Boże. Impact of Impact. Dobre, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Można zapisać. Warto było wychodzić. Taki mądry chłopak. No. Trochę o pizzę powiedział, ty już mu nie dałeś szansy. No ale słuchacze dali, no to... Tak, a Orzech już w międzyczasie zorientowały się, czy są za Interem Mediolan, czy za AC Milan? Nie, wiesz co, napisałem do nich maila i napisałem, że od tego zależy właściwie to jakby sytuacja, czy ja moją subskrypcję przedłużę. I napisałem też, że jeśli... Macie pół godziny że mają na odpowiedź, bo jeszcze nagrywamy. Tak, i napisałem im, że od tego zależy, czy dostaną moje 37 zł. I jak nie dostaną, to ja powiedziałem im, że firma się po tym nie pozbiera. Stracicie bardzo ważnego klienta. Tak, ja jeszcze nie zapłaciłem w razie czego ani grosza, ale jakby jak ja im mogę nie zapłacić i wtedy ja nie wiem... Te pieniądze są na stole, czekają. Tak, to wszystko zależy od was. Odpiszcie proszę. Dobra, tak. Jakiś inny temat. Ja miałem jeszcze jeden temat. Czy, ale to już będzie taki... Z jakim jedzeniem związany tym razem? Z malinami. Okej. Okay. No, patrz, jak ładnie trafiłem. A to przez przypadek zapomniałem już o tym, ale to ładne bardzo. Bo chcę powiedzieć o malince. Ja miałem taki problem i nie wiem, czy... W sensie problem, o którym chyba Wojtowi kiedyś wspominałem. Szukałem też w internecie rozwiązania tego problemu i jakby nie znalazłem i w końcu wykmieniłem sam, więc stwierdziłem, że będzie dobrze, jeśli może komuś to powiem, to ta wiedza może przejdzie dalej. Otóż miałem taki problem, że moje Raspberry Pi, na którym stoi mój Plex, po prostu się zapełniało regularnie. Zjadało 100% karty SD, na której stoi system. Nie wiedzieć czemu. Ale że nie było miejsca na tej karcie SD, tak? Tak. Mimo czyli puchła ci, coś ci puchło, coś nie wiadomo mi, co, coś jakieś cache czy coś. Dokładnie tak. Coś mi puchło, nie wiadomo było co. Nie za bardzo była też informacja, po prostu no, folder temp. Mogłem go regularnie go usuwałem, no ale jakby on dwa dni później wracał.
To tak samo jest z penisem, mam wrażenie. Wow. To prawda. Ja go widzę i potem za dwa dni widzę go znowu. Moment, nie tak. Się kąpiesz i go widzisz wtedy w lustrze. Tak, co drugi dzień, dokładnie tak. Czyli tylko w parzyste. Dobrze, i teraz... Miesiące. Wiesz, co się okazało? No. Ja też chciałbym wiedzieć, jakbym mógł. Już powiem ci też, Andrzej. To, słuchaj okay, też. Dziękuję. To wszyscy słuchajcie też, jak wam jest zainteresowani, to wam powiem. Uwaga. Plex, jak za każdym razem sprawdzał, czy wszystkie pliki są na miejscach, to generował za każdym razem nowe miniaturki do tych samych seriali, które już były zrobione. Nice. Więc nice. Jak wyłączył... Ale przepraszam, on te miniaturki trzymał na karcie SD Raspberry Pi? Bo jest głupi, tak. Mamo. Więc wyłączyłem mu automatyczne generowanie podglądów i miniaturek i wszystko śmiga. Okej. Okay. I, to straszna lipa, że to tak. I uwaga, uwaga. Jedyne co znalazłem, to że jak ktoś, bo myślałem, że może dobra, to może ja po prostu wyciągnę kartę SD, sformatuję dysk terabajtowy, na który i tak mam tam podpięty, na nim postawię system, niech sobie tam leży. Komuś terabajt też zjadło, więc jakby... No bo wiesz, no jeżeli to się dzieje za każdym razem, tak. Kiedy on pliki sprawdza, on, to się nie dziwię. Ktoś napisał, że podłączył dysk SSD i nie było odpowiedzi akurat w tym temacie, ale zjadło mu 190 gigabajtów tempem, nie? Więc mówię, no dobra, Jesus czyli Christ. To nie jest to rozwiązanie problemu, żeby podłączyć po prostu dziadowi większy dysk. Więc taka ciekawostka właśnie, że... I rozwiązałem, działa, śmiga. Faktycznie od 3 tygodni, czy od 4 tygodni nie ma żadnego problemu, dysk się nie zapełnił, a Plex śmiga, nie? Więc... Na miniaturki masz, czy nie? No nie mam miniaturek, ale jakoś to jestem w stanie przeżyć. Szczególnie, że i tak już przestałem używać nawet Plexa, tylko Infuse, który wyszedł, nowa wersja, Infuse 7. Jeśli ktoś potrzebuje jakiegoś odtwarzacza mediów na iPhone'a, iPada czy Maca z M1, to Infuse bardzo mocno polecam. Jak się okazało, miałem kupioną poprzednią wersję, więc dostałem tą za darmo. A czego jest lepsza od VLC playera? VLC król. Jest bardzo dużo ładniejsza, a po drugie ma na przykład właśnie... tak walisz na duży ekran, chyba że oglądasz w tej ramce. Ale aplikacja, w sensie interfejs do tego ma obsługę Plexa, bardzo ładną. Ja po prostu mam wszędzie po prostu wpięty Plex. I jak odpalę sobie, teraz mogę wam pokazać oczywiście odrobinkę... na urządzeniach, wy teraz jak jesteście na urządzeniach mobilnych nas słuchacie, to nie możecie tego zobaczyć, natomiast ja tylko pokażę tutaj moim internetowym przyjaciołom, jak prawdziwym też, mam, jak wejdę w pliki w Infuse, to mam po prostu ikonkę Plexa, na którą jak nacisnę, to po prostu mam dostęp do Plexa, tak, naciskam sobie filmy i wtedy mam wszystkie filmy, oczywiście nie mam tutaj ani jednego filmu, ponieważ są to same dystrybucje Linuxa i to śmiga. I co zabawne, jak widzicie... Ale te okładki to skąd one są? Bo widzę okładki. Infuse to robi. A, okej. Okay. Więc dlatego problem niegenerowania się okładek przez Plexa został rozwiązany właśnie w ten sposób, że Infuse nie generuje okładki. I on trzyma je lokalnie na urządzeniu moim. Ale fajnie, że oglądasz to niszowe kino takie w Creative Commons. Tak. I że bo te okładki też Big zczytuję. Bang Bunny jest taki film, który bardzo często jest pokazywany. Co to jest? Big? Big, właśnie Big... Bunny, jakoś, czy Big Blue Bunny, jakoś tak. W każdym razie to jest taki, no, to jest taki film, animacja, która pokazywała, do czego jest można Blendera użyć. Jako takie, wiesz, pokazanie możliwości Blendera i on jest chyba w Creative Commons. O, faktycznie, widzę to. I on jest, mogę, bo go, ja nie miałem tego filmu, wiesz, ja nie widziałem tego filmu jeszcze, a widzę, że fabuła może być download.blender.org/pitch/bigbunny podłoga movies i tam można, ja wrzucę, wiesz co, bo każdy może sobie ten film pobrać, takie opcje. Oczywiście. Wrzucam go. Sprawdzić prędkość łącza na przykład. Tak, dokładnie. Bo ja też, no, tak. Andrzej się tak... Jeden z moich ulubionych odcinków jest łosa z takimi czasami.
Ja nie wiem dlaczego. Andrzej się tak chichra, jakby był zjarany. Naprawdę. Nie, właśnie nie jestem. Nawet nie jestem pijany. Nic no, bo nie jestem. Nie z pełna rozumu. No i nie z pełna rozumu. Bardzo mi się nie podoba to, rozumu. Co się dzieje okay. tu. Dobrze. No więc tak jak już powiedziałem, to było moje rozwiązanie problemu. Jestem bardzo dumny z tego, że rozwiązałem ten problem sam. W sensie tak. doszłem do niego, że... Skąd wiedziałeś, że to nie z internetu porada? No nie, właśnie to rozwiązałem to sam, bo nie mogłem znaleźć rozwiązania w internecie, bo ludzie pisali i ktoś napisał, no już naprawiłem i jakby solved i nie ma rozwiązania problemu. Jedynie widzę, że to nie jest problem, który... W sensie widziałem, że to jest problem, który nie tylko ja miałem i jakby wiesz, to właśnie z SSD-kiem, że ktoś napisał, że podłączył. Aha, okej, czyli to mi nic nie da, więc muszę szukać tym. Napisałem nawet skrypt, który mi codziennie usuwał tempa, ale stwierdziłem, że to głupie, żeby usuwać codziennie tempa, bo ten temp jest jakby... Po coś, no nie? W sensie to ktoś z tego korzysta, nie tylko Plex. No i faktycznie, więc zrobiłem taki metodę prób i błędów parę razy, popatrzyłem i faktycznie mi to zadziałało. To jeszcze pytanie, czy napisałeś w internecie, jakie jest rozwiązanie? Nie, dlatego teraz o tym mówię w podcaście i liczę, że jeśli kiedykolwiek ktoś będzie miał inny taki problem, to ktoś z naszych użytkowników, słuchaczy wspaniałych podpowie. No bo ja nie mogłem nigdzie napisać, bo wszystkie były solved i zamknięte, a nie chciałbym się już szukać. Okej, to już rozumiem. Ale tak, no jakby wiesz, co z drugiej strony, co poradzę. A to jestem bardzo dumny. Myślałem, że zerżnąłeś to od kogoś, od kolegi z internetu. Nie. Kolega sam sobie napisał swoje wypracowanie, ja przyniosłem swoje. Ja tu przyszedłem ze swoim wypracowaniem i nie ściągnąłem go żadnego wcale. Brawo. Dziękuję Brawo. Bardzo. Nie, naprawdę, to nie, jest, tak, to jest duża rzecz. To jest kucowanie naprawdę tak. wysokich lotów. Tak, absolutnie. Ale nie chcecie wiedzieć, jak ja wtedy wyglądałem i jakby i to było takie, że pewnie się bała odzywać, bo wyglądałem, jakbym miał ochotę wyrzucić komputer przez okno, a rozwiązywałem to dlatego, że ona chciała obejrzeć na Plexie właśnie Big Bug Bunny. Oczywiście, wiadomo. Bardzo ładne. Ja mam też film z komunii na... Olicordas akurat pobrałem, wrzuciłem na Plexa, bo mówię, wiesz co, bo mówię, YouTube czasami reklamy wrzuca, ja ci pobiorę, wrzucę ci na Plexa, będziesz mogła sobie Olicordas urodziny zobaczyć. Urodziny YouTube premium masz. Już kiedyś, ale teraz była komunia. Komunia oczywiście. Ja śledzę jakby... Losy tej dziewczyny, ona jest przyszłością narodu. Tak, i ja liczę na to, że jeszcze o niej usłyszymy. I teraz znowu jeszcze o niej usłyszymy, bo zaraz będą 12 urodziny Olicordas wrzucone na YouTube. Czujcie, jak będzie super. Czujcie, jaka będzie super 18 Olicordas? O, ja czuję, że jak będzie 18 Olicordas, to my nawet zaimprezujemy razem z Olą. No myślę, że tak. Może tak być. Panowie. Co tam? Kokaina. O, widzę, że... Heroina. Okej, okay, SLD. MDMA. Odrzucam to pytanie. Ketamina. Mhm. Co to wszystko łączy? Ja mogę powiedzieć. To są narkotyki. Inhibitory... Okay. To są ciężkie narkotyki. I skądś je trzeba mieć. Mhm. No jakbyś chciał, to ja mam tutaj takiego kolegę, ale on nie zawsze może załatwić. No jasne. I... Jeden z takich kolegów, których znasz lub nie znasz, okazało się, że opracował na Merseyside. W Liverpoolu. Nazywa się Carl Stewart. Ma 39 lat. No i prawda, handlował tego rodzaju substancjami na miejscu. Mm-hmm. I policja go złapała. Bardzo dobrze, że złoczyńców należy karać. Oczywiście, że tak. Tylko złapała go w dość nietypowy sposób. Ponieważ złapała go analizując zdjęcie sera. Mam dużo pytań. Skąd był ten ser? W sensie, ja też mam bardzo czy to dużo było pytań. Tak, że ten ser to jest... czy to jest Marks eufemizm? Marks & Spencer. Mature Blue Stilton. Mac Ser Spencer. Marks and Spencer, to oczywiście, ale ser jest Mature Blue Stilton. Brzmi całkiem spoko, jadłbym. Jest to absolutnie zdjęcie ręki trzymającej kawałek sera w jakimś sklepie. Tu nie da się rozpoznać, co to jest za sklep. Znaczy, no wiadomo, że no, musi to być Marks & Spencer, to jakby jest dość oczywiste. Natomiast faktycznie zdjęcie zupełnie niczego nie zdradza.
chociaż jak się okazuje, absolutnie CSI, Merseyside Police, no naprawdę zrobili niesamowitą robotę, ponieważ przeanalizowali to zdjęcie i okazało się, że udało im się z tego zdjęcia zrekonstruować odciski palców tego ziomeczka. Mm-hmm. I na tej podstawie jakby powiązali go, bo był pewnie podejrzany w sprawie, a on wrzucił to zdjęcie gdzieś do internetu, gdzieś na social media już. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Bo się zastanawiałem, dlaczego tak, policja je analizowała to zdjęcie. On to wrzucił to gdzieś na swoje social media. Nie wiem, czy to był jakiś... No brzmi Twitter, głupio w ogóle, jakby Snapchat, co. Czy coś. Nie wiem, czy to brzmi głupio, czy mądro, ale brzmi głupio. No bycie przestępcą i aktywność na mediach społecznościowych nie idzie według mnie w parze najlepiej. O, byś no, się ale, zdziwił. Andrzej, nie, no, znamy, zdziwiłbyś się, myślę. Myślę, że znamy takich Bartów, którzy po prostu może w internecie zrzucają swoje łupy. Myślisz? Myślę, że ale mogą to wiesz, bo nie mówię, że o Elixie, Allegro i czy tak dalej, ale chodzi mi bardziej, że prowadzisz ożywiony profil swój prywatny. Cześć, słuchajcie, dzisiaj jest piątek, będziemy dzisiaj okradać. Dzisiaj okradnę kogoś na Bielanach. No ale wiesz, uważam, że nie ma w tym nic dziwnego ani żeby złego. Było, w takim sensie, żeby było jasne, ja z tym mikrofonem przyszedłem. Okay. Te słuchawki też są moje. Ja po prostu, słuchaj, ubierałem się rano na nagranie podcastu i założyłem mikrofon i słuchawki. Od razu wiedziałem, że tak będzie. Oczywiście. Natomiast wiesz, jakby obecność w social mediach nie jest niczym dziwnym, uważam, i niezależnie od tego, jaką profesję, wiesz, profesję, nie wiem, czy tak można nazwać, złodziejaszków. Ale jakby no oni też są ludźmi, nie? Jakby mają prawo być aktywni. Bardziej mi chodzi o to, że nie, że nie mają prawa, tylko to nie jest dobrze w ich sztuce, tak? To tak jak trochę, nie wiem, wiesz, chodzi o to mi, że no ale jeśli jako zasłona jesteś... dymna, dlaczego nie? W no. takim sensie, że jesteś zwykłym człowiekiem. No to też więc nie musisz mieć... Większość zwykłych ludzi... Prawda jest taka, że no jak z jakichś tam social mediów korzysta, nie? No to jakby to nie dyskutowałbym, bo w sumie może być na dwoje babka wróżyła, nie? Ale w sensie, że co? Że myślisz, że jak ktoś rzuca zdjęcie, w sensie ma profil, na którym wrzuca zdjęcia mieszkań, który się włamał, to jest zasłona dymna? Nie, ale to rzeczywiście, no to ja rozumiem Wojta, że jak wrzucasz zdjęcie, jak trzymasz ser, to raczej byś się nie spodziewał, że dzięki temu policja cię namierzy, exactly. Exactly. A jednak namierzyła. Natomiast jest jedna dodatkowa ciekawostka w tym newsie, bo to oczywiście jest szokujące i wow, zrobił zdjęcie sera i wykryli go po tych łapkach, co jest oczywiście też niesamowitym osiągnięciem, ale ciekawostką w tej całej, w tym całym newsie jest też to, że to zdjęcie pojawiło się na Encrochacie. I Encrochat jest to takie, właśnie specjalnie aż kliknąłem, co to kurde jest Encrochat? Pierwsze słyszę, nie? Bo zastanawiałem się, czy to jest jakaś apka, czy coś, ale nie. Encrochat jest właściwie takim all-in-one package. To znaczy z jednej strony to jest też urządzenie, i taki telefon, bo to jest właśnie telefon, można kupić sobie normalnie w normalnej dystrybucji i ten telefon ma dwa systemy operacyjne. Androida i Encrochat OS właśnie. I ten Encrochat OS, no, założenie jest takie, że on szyfruje absolutnie wszystko, co się da. Nie? Czyli... No i teraz szyfruje zarówno rozmowy, SMS-y, cokolwiek wyślesz z tego telefonu, korzystając właśnie z tego drugiego systemu operacyjnego, jest na pewno szyfrowane i tak dalej, i tak dalej. No i niestety problem polega na tym, że policja się włamała do tego systemu. Okay. I udało im się pozyskać dane 10 tysięcy użytkowników Encrochata właśnie, z których każdy ma swoje za uszami, więc pan z Liverpoolu jest jednym
podejrzewam, że do takim najbardziej zabawnym, bo akurat zdjęcie sera było, ale myślę, że jest jednym z bardzo wielu ludzi, którzy znajdzie niedługo nowy dom. Czy macie delikatną nutę dyskomfortu, że policja się włamuje na enkroczaty? Że szyfrowane rzeczy nie są szyfrowane? Bardziej chodzi mi o to, że to wiesz, pytanie znaczy, bardziej o jakość tego szyfrowania. Dobra, one są szyfrowane, tak? Tak? Ktoś napisał bardzo ładny komentarz na moim feedzie, że on wpadł nie przez uwielbienie do śmierdzącego sera, ale przez uwielbienie do aplikacji z chujową enkrypcją. No tak, no. Znaczy ewidentnie Andrzej, to po prostu jest system, który został źle napisany. Tylko Signal... Też, no właśnie to chciałem powiedzieć, że to też pokazuje, że jeśli coś zapowiada, że jest szyfrowane, że jest bezpieczne i tak dalej, niekoniecznie musi mieć rację bytu, więc warto, nie wiem, w takich przypadkach wierzyć zaufanym, sprawdzonym rozwiązaniom jakichkolwiek jak nie były. Tak. No tak, no dlatego tak, no... No wiesz, to właśnie no tak. Szyfrowanie, no to Signal, dopóki się Signal nie wywali, no nie wiem. Znaczy wiesz, z Signalem HTTPS jest... nawet też już jest, przynajmniej jest to w miarę, to nie jest tak, że będziesz bezpieczny, tak, ale jest nie, to oczywiście. Lepsze niż ale wiesz, niż nie. Signal, z Signalem o tyle dobrze wiemy, że jak wrzucają właśnie chociażby te requesty od rządu, no to oni zawsze upubliczniają to, co wydali. Na zasadzie to, że ta informacja też jest publiczna. I jakoś pocieszającą informacją jest tak, że gdyby rząd chciał teraz informację na temat mojego konta, to zobaczy, kiedy konto zostało utworzone, kiedy się zalogowałem, a nie jakie wysłałem ci, Andrzeju, gorące fotki moje z wieczora. Okej, no właśnie o to mi chodzi, nie? Bo że nie każdy użytkownik EncroChatu czy czatów szyfrowanych robi coś nielegalnego, tylko może nie. Po prostu lubić oczywiście, coś, co nie ale chce. Wiesz, bo tutaj nie chodzi, w sensie to, że... Może wysyła sobie zdjęcia serów, nie? To jest odwieczna dyskusja na temat tego, czy policja powinna mieć dostęp do wszystkich szyfrowanych czatów, bo gdzieś mogą być złoczyńcy, nie? Tak. I dobrze wiemy, że to niestety jest zapędzenie się w taki bardzo mocny ślepy zaułek, nie? Bo w pewnym momencie jakby... Wszystko, co możesz powiedzieć, co policji możesz nie spodobać, zostaje potraktowane jako coś, co jest przeciwko tobie i złamanie prawa, a dobrze wiemy, że tak nie jest i nie powinno być, nie? Ale tak, no to jest zabawna sytuacja i faktycznie, a EncroChat, no cały świat wraz z najbardziej poszukiwanymi, a właściwie nie tyle poszukiwanymi, co najbardziej znanymi whistleblowerami poleca jedną usługę, prawda? Yep. A jeszcze forum tylko dorzucę, że EncroChat jest dostępny do, można kupić ten telefon w sklepie spyshop.pl. Nazywa się to telefon szyfrujący EncroChat do prowadzenia bezpiecznych rozmów. Panic Wipe ma wdrożony, trwałe usuwanie danych, bezpieczne rozmowy w 120 krajach. Nie wiem, jak policzone są te kraje, że w 120 jest bezpiecznie, a w innych nie jest. Zabezpieczenia przed próbą przechwycenia danych, standardy RSA. I teraz jak wezmę sobie licencję na 12 miesięcy, To jeszcze licencja. Bo mam kilka opcji, bo jest na 3 miesiące, na 6, na 12. Jak wezmę na 12 miesięcy, to trzeba zapłacić 14 700 zł. Wow, ale jest mi przykro z ziomeczka, w sensie jakby przykro na takiej zasadzie, wow, jak bardzo złapał ale, po prostu ale Elkę. Pomyślcie sobie, że... I dostawa jest od 8 zł, to jest zajebiste. To jest niesamowite. Tak, jeśli ktoś ma dostawę płatną za produkt, który kosztuje więcej niż 1000 zł, to trzeba się zastanowić nad sprzedawcą, moim zdaniem. Tak, to, ale to bardzo ciekawe, ale pomyślcie sobie, że Gosia mówi, kurde, dobra, zainwestuję, trochę zainwestuję i będzie spoko. I tutaj, i wiesz, jakby, bo niestety jest takie poczucie, że im więcej płacisz za coś, oczywiście. Czy to jest usługa, czy produkt, to jednak oczekujesz
jakości najwyższej. Chyba, nie? Że no, jak kupujesz ubrania designerskie, to możesz się domyślać, że czasem to są, płacisz za pewnego rodzaju brand, za pewnego rodzaju wydarzenia. Niekoniecznie one muszą być, wiesz, bo czasem są, tak? Ale czasem ta cena jest, inflacja jest sztucznie napędzana, o to mi chodzi. Są takie... na przykład tam Kanye West, no, albo ten buty, tak? Nieszczęsny... Znaczy buty to jeszcze, ale ten sweter taki z dziurami, nie? Tak, no jakby... Wiesz, może był z kaszmiru, ale wciąż, to nie jest coś takiego, że warte jest 40 razy więcej, ale kontynuuję, bo wiem, o co ci chodzi chyba. Mhm. Nie, no to ja już właściwie skończyłem, to jest ciekawa historia, która, wiesz, no, ma taki koniec w więzionku i bardzo wielowątkowa tak naprawdę, bo tu masz ser, a z drugiej strony masz enkroczat, który został złamany. I można za niego zapłacić 14 koła. A nie polecam. To jest pierwszy raz, o którym wiemy, że EncroChat został złamany, czy wcześniej już też była informacja, że to nie jest najlepszy produkt? Ja sobie nie przypominam, aczkolwiek takich usług, których jest, że jesteśmy super tego, to jest ich wielość, nie? I jakby wszyscy ostatecznie krzyczą jedno. No, to prawdopodobnie jest gówno i używaj po prostu Signala, który jest jakby... security standard. Ciekawe, że Signal jest cały czas darmowy. No jest darmowy dlatego, że no oni są non-profit zarejestrowanym w Stanach, to po pierwsze, i dostali chociażby teraz ostatnio, z rok temu, $50 milionów na to, żeby funkcjonować. Okay. Od założyciela WhatsAppa, który odszedł z Facebooka i jak odszedł, to od razu dał im $50 milionów. I co zabawne, on dał im chyba $50 milionów jako pożyczkę, ale... A jak zwrócą? Ale taką, którą z tym zwrotem, to tak wiesz. Może są jakieś, zwrócicie, że... Zwrócicie, jak kiedyś zarobicie. Albo może na takiej zasadzie, że jeśli będziecie robili dalej dobrą robotę, to nie musicie to zwracać. To ona... Dokładnie, tak. Może tak być. Może tak być, że... Albo, że... Mhm. O ile nie będą... W sensie nie wiem, jakie są szczegóły, bo być może ta informacja w internecie jest, ale powiedziałbym, że to może być coś w stylu, tak jak nasz rząd zrobił, nie? Jeśli będziecie za 10 lat dalej funkcjonować jako firma, jako instytucja non-profit, to ta pożyczka już nie jest do zwrotu. No tak, to będzie ciekawe. Mhm. No więc spoko. Ale to tak czy siak, no super. No. Ja bym zrobił coś takiego, że ja bym uśmiechnął się, ukłonił, podziękował naszym słuchaczom za to, że byli z nami i zaprosił ich wszystkich do tego, żeby przeszli z nami do odcinka After Dark, w którym będziemy sobie rozmawiać o czymś, o naszym chyba ulubionym narkotyku. O naszym ulubionym nałogu. Tak, ulubiony nałóg chyba... Ja myślę, że warto zapłacić, nawet jak ktoś jeszcze... I wiadomo, że to jest ostatni tydzień i to nie jest może najlepszy deal, ale... warto zapłacić dzisiaj. Albo zaczekać chwilę i kupić sobie na początku miesiąca i przyznać ten odcinek. Ja bym chyba nie czekał. Nie czekałbyś? Mówimy o nałogach ulubionych, dlatego musimy to schować za paywallem After Darka. Oczywiście. I zainwestujecie tylko $2, żeby się przekonać, jakie super są After Darki na tym super przykładzie. Kurczę. Sam zapłacę drugi raz. Drugie konto Paczka. Zrobię. Tak się pierze pieniądze, Andrzej. To prawda. Tak bym mogło. Nie, ale zapraszamy, będziemy mówić o używkach. Dobrze, nie powiedziałeś tego publicznie w żadnym internetowym podcaście, tylko na EncroChacie nam napisałeś prywatnie, że... Warto było zainwestować. Sprzedałem samochód, co prawda, ale jestem pewien, że teraz się nic złego ze mną nie stanie. Andrzej, tutaj są tacy panowie do ciebie i jakby oni mówią, przyszli? Że... O, przepraszam, goście, nietypowa pora, bo już faktycznie się ciemno zrobiło, ale faktycznie ktoś jest, zaraz otworzę, to ja otworzę i nagrywamy. A my zakończymy, tak jak ty otwórz, tak. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w kolejnym odcinku, pa! Pa, pa! Paj! Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety. Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech, Wojtek Wiman i Andrzej Kotarski. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie półodcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli tylko możesz. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak EncroChat, ale nie złamany. Do usłyszenia za tydzień.